Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Polskiej Sztuki Walki. Przyjechaliśmy do Państwa z Katowic, mianowicie ja i mój tata, natomiast Irek Kobrzycki przyjechał z Radomia. Nasze stowarzyszenie ma już ponad 36 lat. Jest najstarszym tego typu stowarzyszeniem w Polsce i jedynym, które odtwarza staropolską sztukę walki. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, natomiast mamy wiele klubów w całej Polsce. Ja, czyli Kuba Pokojski, mój tata Józef Pokojski, jesteśmy z Katowic. Jestem instruktorem w Katowicach, natomiast mamy szereg klubów, takich jak w Zawierciu, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Kątach Wrocławskich, w Radomiu, w Pińczowie, w Ksawerowie i w Łodzi. W każdym z tych klubów instruktorzy polskiej sztuki walki wszystkich chętnych uczą polskiej sztuki walki. Tu mogą Państwo zobaczyć cały przekrój tego, jak wyglądali nasi przodkowie, a mianowicie Irek jest ubrany w zbroję husarską, czyli zbroję naszej najwspanialszej formy, panie i kontuszu, czyli stroju narodowym z wieku XVII i XVIII. Natomiast ja jestem w Deli, jest to strój XVI-XVII wiek, ponieważ w XVII wieku równolegle egzystowała Delia, egzystował kontusz, następnie na rzecz XVIII wieku, w którym kontusz zwyciężył i sam kontusz był używany jako strój narodowy do lat 20. XX wieku w Galicji i tak de facto jest strojem narodowym. Oczywiście buty z wysoką cholewą, typowo kawaleryjskie buty i szable przy boku. Wszyscy mamy szable husarskie, czyli oczywiście naszą przesławną czarną szablę, która jest szczytowym osiągnięciem broni białej, zarówno do walki kawaleryjskiej, jak i walki pieszej. O samej szabli jeszcze opowiem później. Szable z pochem dobądź. Tu mogli Państwo zaobserwować przywitanie staropolskie, zarówno przy wykonaniu szablą, jak i bez szabli. W przypadku moim, czyli było to typowe czapkowanie do ziemi, natomiast Irek wykonał dobycie szabli z pochew oraz pozdrowienie. Co jest bardzo ważne w tym pozdrowieniu, proszę zwrócić uwagę, to wszystko ma głęboki sens, w ani jednym momencie tego pozdrowienia szabla nie jest skierowana do przeciwnika. Sztych, czyli ostre zakończenie szabli, jest skierowane albo w niebo, albo w ziemię. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozdrowienie, przywitanie czy pożegnanie nie ma w sobie gestu ofensywnego. A ponieważ zgodnie z staropolskim obyczajem nadanie sztychu i trzymanie przeciwnika na sztychu było bardzo ważne i oznaczało nasze wrogie zamiary, czy też chęć obrony przed wrogimi zamiarami przeciwnika, w tym pozdrowieniu mamy charakter właśnie nie bojowy, a czysto kurtuazyjny. Co chcielibyśmy Państwu tu zaprezentować? W tym roku mamy akurat, jesteśmy w skromnym gronie, dlatego postaram się opisać Państwu takie największe podstawy Signum Polonicum, które naucza nas mistrz Zbigniew Sawicki. O samym klubie powiem jeszcze później, natomiast zacznę tak od małego takiego porównania, a mianowicie ze sztukami walki Japonii. Irek, poproszę, postawa prawa czerwna. Prawa czerwna. Ustaw się może bokiem do... O, dziękuję. I proszę, to jest podstawowa postawa w polskiej sztuce walki. Czym się ona charakteryzuje? Jesteśmy nisko na nogach, ręka jest wysunięta, sztych godzi w oko przeciwnika. Ta postawa jednocześnie zasłania nas. Jesteśmy zabezpieczeni i nie grozi nam atak przeciwnika. Jesteśmy z niej w stanie wykonać od razu techniki ataku, które zaprezentujemy za chwilę, jak i od razu przejść do obrony. Ponieważ najważniejsze w polskiej sztuce walki było przede wszystkim nie dać się trafić. Dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że nie mogliśmy na przykład iść w bój i iść, żeby pokonać przeciwnika i zginąć razem z tym. Nie o to chodziło, ponieważ, jak Państwo wiedzą, Polacy walczyli ze znacznie liczniejszymi przeciwnikami.
Więc nic nie przydałoby się dla ojczyzny, jeśli taki husarz na przykład rzuciłby się na 5 wrogów, zabił jednego i przy tym zginął, a pozostałych 4 żyje, no i zwyciężają to starcie. Nie. Najważniejsze było to, żeby husarz przeżył, zabił jednego, drugiego i wtedy już na pewno reszta z reguły ucieknie, jak to na polu walki bywa, bo najważniejszym aspektem są morale. Dlatego tak ważne było, w przeciwieństwie do wielu innych sztuk walki, nie przede wszystkim porazić przeciwnika, ale nie dać się trafić, no, z czystej ekonomii sił. I tak, jak wielu z Państwa na pewno wie, w sztukach walki wschodu strony ciała do walki opisywane są horyzontalnie. Dodam, ciudam, gedam, czyli głowa, tułów, nogi. Natomiast w polskiej sztuce walki jest to zupełnie inaczej. Ile możesz się odwrócić? O 180 stopni? I tak, mamy stronę wręczną. Obejmuje ona rękę i nogę, która jest najbliżej przeciwnika. Jest ona również stroną sieczną. Dlaczego wręczna? Ponieważ jest ona narażona, zarówno ręka, jak i noga, na cięcia wręczne, czyli krótkie cięcia, jest ona najbliżej przeciwnika. No, prosta sprawa, ale jednocześnie jest to strona sieczna, ponieważ nią zadajemy techniki ofensywne. Najważniejszą stroną jest strona rdzenna, czyli jak widzą Państwo, tu jest podział wertykalny. Jest to głowa, tułów, uda. Strona rdzenna dlatego, ponieważ tu posiadamy nasze najważniejsze organy, tą stronę musimy bronić, ponieważ z reguły udana technika ataku, czy w głowę, czy tułów, czy cięcie, czy pchnięcie, ponieważ szablą husarską, czy ogólnie polskimi szablami, jak najbardziej wykonywano pchnięcia, ba, nawet Stanisław Łaski pisał w XVI wieku, że jeden sztych stoi za 2 sieki, czyli jedno pchnięcie jest warte 2 cięć. I strona wrębna, czyli noga i ręka po drugiej stronie przeciwnika, dlatego że żeby przeciwnik mógł ją porazić, musi się do tej strony wrąbać. To oczywiście jest najmniej ekonomiczny sposób ataku, więc z reguły strona wrębna mogła otrzymać cięcie albo przy walce z większą liczbą przeciwników, albo przy jej odsłonięciu do bardziej zaawansowanych technik szermierczych. Dziękuję. Irek, proszę do wyjściowej. I tak, oczywiście jest wiele aspektów, dlaczego nasi przodkowie byli królami pola walki w XVI i XVII wieku i potrafili pokonywać przeciwników różnorodnych. Bo to jest właśnie w tym najważniejsze, że Polacy zwyciężali z przeciwnikiem zarówno typu wschodniego, czyli Moskwicinami, Tatarami, Turkami, jak i z przeciwnikiem typu zachodniego, czyli najemnikami z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Anglii, jak to mieliśmy pod Kuszynem, czy chociażby z żołnierzami ze Skandynawii. Tu tylko mogę powiedzieć o bitwie pod Kirchholmem, którego niedawno rocznicę mieliśmy, 412, gdzie około 3800 naszych żołnierzy 27 września 1605 roku pokonało około 11 tysięcy Szwedów, czyli 1-3, to jest oczywiście niesamowity wynik, jednakże straty obu armii przemawiają jeszcze bardziej, ponieważ Polacy, wojska polsko-litewskie straciły 100 zabitych, natomiast Szwedzi około 9 tysięcy, więc było to 1-90 w stratach. Teraz przedstawimy Państwu podstawowy element. Co jest bardzo ważne, cięcia mamy zarówno poziome, jak i pionowe oraz skośne. Bardzo ważne w technikach było ich kończenie w punkcie rdzennych cięć. Czymże jest ten punkt rdzennych cięć? Jest to punkt umiejscowiony mniej więcej w okolicach splotu słonecznego na zbiegu linii poziomej i pionowej. Dziękuję. Ile? Proszę do wyjściowego. I co jest bardzo, bardzo ważne? Wszystkie cięcia, z małymi wyjątkami, musiały być na tej linii lub w tym punkcie zatrzymywane, ponieważ najważniejsze w walce nie jest wprawić w ruch broń, ale ją zatrzymać. Dlaczego? Ponieważ, tak jak już mówiłem, bardzo ważnym elementem jest przede wszystkim obrona i przeżycie. Natomiast techniki szerokie, odsłaniające się, choć na pierwszy pozór mogą wydawać się bardziej dewastujące przeciwnika, odsłaniają nas. W walce z 2-3 przeciwnikami nie ma gotowości. Szabla jest na zgięciu łokciowym i tego typu postawa istnieje do dzisiejszego czasu jeszcze w Wojsku Polskim. Następnie mamy postawę wstępną.
Tu mogą Państwo zauważyć, na tę rzecz, sztyk jest skierowany do ziemi. Ponieważ my tu wstępujemy do walki, ale jeszcze nie mamy wrogich zamiarów do przeciwnika. Dlatego sztyk nie jest skierowany do przeciwnika. Ale gdy przejdziemy do postawy czelnej, już sztych jest skierowany. I tu jesteśmy już gotowi do walki z przeciwnikiem. Następnie mamy postawę godzącą. Nadajemy sztych. Postawę rażącą. Wykonujemy techniki ataku. Postawę odporną. Techniki obrony. I postawę odwodną. Czyli odchodzimy od przeciwnika, walczymy dystansem. Dziękuję, postawa wyjściowa. Tu, żeby wyjaśnić Państwu od razu wygląd tych postaw, każda z tych postaw przedstawia nie konkretną technikę, jaką stosujemy na polu walki, ale grupę technik. I tak też postawa czelna, tu akurat mieliśmy postawę niską, istnieją inne. W postawie godzącej, w postawie rażącej, przepraszam, gdzie Irek wykonał cięcie w zęb. I teraz w lewą broń biorą szermierze Mengosze, czyli właśnie ów lewak. Nie ma to żadnych konotacji politycznych. Chodzi o sztylet pojedynkowy. Bardzo dynamiczna walka. Headbutt, bardzo potężne uderzenie z czoła. Można zgubić parę zębów. No już prawie nie żyje. Ale skończyło się chyba tylko na lekkim zranieniu. Proszę Państwa, kto pamięta filmy z Errolem Flynnem, to może sobie taką walkę właśnie w tej chwili przypomnieć. To jest bardzo trudna odmiana szermierki choreograficznej. Znaczy ćwiczyć techniki, które nam koledzy za chwilę zaprezentują. Czekamy na Piotra. Piotrze? Dobrze, Piotr dołączy za chwilę. Można tą bronią ćwiczyć poszczególne techniki, czyli to, co na przykład widzieliśmy wcześniej w szkołach japońskich, tak? Pewne układy, kata, gdzie obaj przeciwnicy wiedzą, co pokazać, jaką technikę wykonać, ale można także walczyć sparingowo. Koledzy dopadli tutaj w galopie z warszawskich warsztatów walki W3 z Targówka, gdzie odbywa się jeden z większych turniejów w tej chwili właśnie, jutro główna część turnieju. Właśnie walki, które mają wyłonić zwycięzcę. Żeby te walki... Widzieliśmy wcześniej maski szermiercze, kiedy prezentowaliśmy szermierkę na szablę sportową, bądź szablę XIX-wieczną włoską. Te maski muszą być o wiele bardziej wzmocnione, ponieważ feder, zwłaszcza trzymany w dwóch krzepkich dłoniach, nosi taką malowniczą nazwę uderzenia gniewnego i jego technik. Więc pierwszy ruch będzie uderzeniem gniewnym, tak zwanym, a później będą różne ruchy, które z tego ruchu się wywodzą. Maciej uderza w odpowiednią część świata, w słabo nie zdarzy, i to dzięki temu może powodować z większą skutecznością, tak aby móc osadzić, otworzyć sobie drogę.
swojego mieczu i zdobyć na przykład 5 albo 1. Teraz Maciej wykonał ponowienie. Okazało się, że przy pierwszym złożeniu miecz Macieja był zbyt mocny, zatem nie miał szansy pochodzenia, zatem odjął tą broń. Maciej nie wykonał akcji ofensywnej, zatem miał szansę na to, żeby zaatakować. Teraz z kolei mamy inną sytuację. Tu było kolejne ponowienie. Po pierwszym ponowieniu Maciej odsuwa broń, zauważył, że wyjdzie tam drugie natarcie. No i widzimy, jak dalej konsekwentnie Maciej szuka otwarcia, pozostając cały czas na styku broni. To jest bardzo ważne, aby te miecze cały czas się stykały, bo ten zmysł, który wykorzystujemy w tym momencie, podobnie jak oczy, podobnie jak poczucie dystansu, tutaj funkcjonuje, ponieważ mieczem także widzimy to, co wykonuje nasz oponent i dzięki temu możemy reagować odpowiednią akcją. Maciej teraz dostrzegł, że idzie atak na dłoń, na nogę. Jest w stanie zasłonić się, ale jak widzicie, nie kończy tego uderzenia. Maciej nie ma maski, potrzebujemy go. To była taka cały ciąg różnych uderzeń oraz kontra, nie? W zależności od sytuacji, od tego, w jaki sposób miecz oponenta znajduje się na mieczu broniącego się, jak odsuwa ten miecz i jak reaguje na... Tak jak Maciej mówił, to jest taka próba pokazania Państwu, w jaki sposób może być prowadzony na lekcja treningowa. Koledzy trzymają dystans, jedna osoba nadaje dystans, druga ten dystans stara się utrzymać. Taki dystans bezpieczny, co tak ten do walki, to ten dystans, w którym miecze delikatnie się stykają albo są poza zasięgiem. Przemiecze, dzień dobry i do widzenia. Od tego się zaczyna. Przyjmują następnie postawy, z której będą walczyć. I teraz będą walczyć. Ja będę starał się Państwu powiedzieć mniej więcej, co tutaj się dzieje. Teraz przemierze starają się dobrać moment i dystans do ataku. Piotr się na tarcie. Wymienili kilka uderzeń, ale bez konkluzji. Nikt się nie trafił, walczą dalej. Teraz było przyspieszkę związanie. Maciek przytrzymał Piotra na mieczu i dostał w głowę wcześniej. A przepraszam, Maciek wyprowadził mnie z błędu, nie dostrzegłem tego, że natarcie Piotra trafiło w głowę, później Maciek oczywiście trafił w brzuch, ale normalnie w walce to było już zbyt późno. Kiedy trenujemy, staramy się po otrzymaniu trafienia dać przeciwnikowi jeszcze mniej więcej pół sekundy na danie jakiejś odpowiedzi. Jeżeli to nie nastąpi, to uznajemy się za zwycięzcę tego starcia. Więc tutaj Piotr wykazał się lepszym wyczuciem momentu do ataku.
tutaj mieliśmy taką sytuację, że czerwierze się trochę pokroili, ale były to takie lekkie dotknięcia, więc prawdopodobnie nawet gdyby broń była ostra, a panowie nosiliby przynajmniej ubrania, nie walczyliby z gołymi toksami, to nie odbyłoby się bez obrażeń. W związku z tym nie były to wasze przewodnicy. Teraz było trafienie w dłoń. Maciek znalazł się na mieczu Piotra, zdołał go ominąć, trafić tuż koło broni w dłoń. Wyraźnym, mocnym trafieniem Piotr przyznał się do otrzymania rany. Maciek popróbował trafienia w głowę Piotra. Piotr niewielkim ruchem zdołał uniknąć trafienia i sam odpowiedział celnie w okolicy ucha. Bardzo ładnie trafienie. I tutaj mieliśmy przykład. Tutaj są zapasy, które są nieodłączną częścią tej szermierki, a tutaj ze względu na Państwa bezpieczeństwo i podłogę nie będziemy ich ciągnąć dalej na ziemi. Jak widzieliście, szermierze przystopowali. Natomiast był to moment, kiedy Maciek zdołał pchnąć Piotra wcześniej, czego Piotr chyba nie zauważył. Jest to o tyle ciekawe, że jak Państwo widzicie, szermierze posługują się uderzeniami, ale miecz jest również bronią przeznaczoną do pchnięć. W niektórych sytuacjach pchnięcie jest dużo lepszym rozwiązaniem. I szermierze muszą posiadać biegłość także w tej technice. Tutaj mamy znowu przykład zapasów. Maciej teraz wykonuje krojenie na szyi przeciwnika, które broń była ostra, prawdopodobnie byłoby to raczej nieprzyjemne. Dobrze, robimy teraz ostatnie starcie. Zobaczymy, który szermierz wyjdzie z niego obronną ręką. Było takie, nie? Ono było mało czytelne, więc może zróbmy jeszcze powtórkę. Spróbujemy znaleźć bardziej czytelne zakończenie, ale ewidentnie było tam trafienie. Chociaż takie właśnie przez broń dla widzów nieopatrzonych strzelnierką może być to trochę tak niejasne. O, i tutaj mieliśmy przykład pchnięcia wysokiego przez broń, które trafiło w okolice ptani. Piotr otrzymał trafienie. Dziękuję przeciwnikowi tym gestem salutu. Dziękujemy. Grupa szatki. Nowa, ale pewnie rozwijająca się dyscyplina ma być sportu, można powiedzieć, sportu szermierczego.